2 stycznia rano w specjalistycznym szpitalu ginekologiczno-położniczym Pro Familia pojawił się prezydent Tadeusz Ferenc, by osobiście pogratulować mamie i przywitać na świecie dziecko narodzone jako pierwsze w Rzeszowie w nowym roku. To chłopczyk o imieniu Michał, który urodził się 1 stycznia o godzinie 8:30. Gratulacje chcielibyśmy złożyć pani. Kwiaty i takiego misia. Gdzie ten mis jest? Niech ten miś tutaj usiądzie z boku, chyba może tutaj usiąść. Także do Michała jak on dorośnie, no to... I kwiaty to nie wiem, gdzie panie doktorze można, także... Można, to można. Załatwimy. Proszę bardzo. I taki list gratulacyjny. Jak będzie czytał Michał, to wtedy pani przeczyta, bo on przeczyta sobie na pamiątkę, proszę przyjąć. Michał waży 3 kg, 72 dekagramy, mierzy 57 cm i co najważniejsze, jest zdrowy. Bardzo się cieszę i bardzo dziękuję za odwiedziny, za miłe słowo w imieniu swoim męża i Michała.